Ale to krótkie tym razem, 20 minut, bo tamto z gejem to trwało godzinę. Także szybko obejrzymy i idziemy se, nie? Już 6 osób podających się za prawdziwego polityka. Ale tak zaraz obejrzymy. Ale tylko jedna z nich mówi prawdę. Co rundę będziemy eliminować jednego uczestnika, który naszym zdaniem podszywa się pod prawdziwego polityka. Dobra, czekaj, na oko spójrzmy. Jednego uczestnika, który naszym zdaniem podszywa się pod prawdziwego polityka. O kurda, ona. Czwóreczka. Tak na oko to czwórka wchodzi na start, ale zobaczymy w sumie. No to mogą być politycy typu jak ta z ostrej zieleni, czy jakoś tak, że to tak naprawdę to nie musi wyglądać jak polityk. Po prostu. Ale jest. Na pierwszy rzut oka, panowie, strzelamy. Dobry. Tak jak zawsze. Ja już wiem. Na zielono mi się pokazuje, kto jestem. Jesteś głupi. Zwyklak, kto twoim zdaniem jest politykiem? Wydaje mi się, że pan numer 5. 5. Już tak? Ja 1 przez 5. 1 przez 5? Artur? Ja pani numer 6. Ja też panią numer Arturo. 6. Najbardziej podejrzewam, że może być... najbardziej odpowiedzialny. Tak. Kurde. Przejdźmy sobie do pierwszego pytania. Jak się nazywasz, ile masz lat, z jakiej partii jesteś oraz jakie jest twoje stanowisko? Zacznijmy od... O, z jakiej partii? Pamiętajcie, że O, właśnie po partiach oceniły jeszcze, kto jest politykiem. Bo powiedzą, z jakich partii, to będzie bardziej można wyglądowo ich dopasować. Spokojnie mi potem. Przedstawiciele danej partii w ogóle nie muszą być powiązani z daną partią w życiu prywatnym. Przypominam, że to są Co? Jesteś oraz jakie jest twoje stanowisko? Zacznijmy od numerku numer 1. Pamiętajcie, że przedstawiciele danej partii w ogóle nie muszą być powiązani z daną partią w życiu prywatnym. Przypominam, że to są aktorzy, którzy odgrywają swoją rolę na potrzeby filmu. No ale jedna osoba jest. Nazywam się Kamil, pochodzę z Brzeszcz, taka mała miejscowość koło Święcimia, z partii Konfederacja. Ze Święcima i Konfederacja, ja pierdziele. Jakoś tak to pasuje. Żartuję, ale ja bym się go bał. Ile mam lat? 27. Numer 2 poprosimy. Mam na imię Gabriel, mam 30 lat, reprezentuję partię Prawo i Sprawiedliwość i jestem radnym miasta Gliwice. O, pasuje PiS. Też. No, widać ewidentnie, że pan jest z PiSu. Numer 3. Cześć, nazywam się Wiktoria Kostyna. Dobra, ona jest z Lewicy. Trzeba, jestem z Warszawy i jestem radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jaka partia? Platforma Obywatelska. No to to samo, nie? I wy możecie stać obok siebie i się nie bijecie? Okej, numer 4. Witam serdecznie, mam na... Una to widać z PSL-u. To Polska 2050? A, to PSL przecież, to dobrze powiedziałem. Imię Katarzyna, reprezentuję partię Polska 2050 Szymona Hołowni. Pochodzę z Katowic, mam 43 lata. Nie, ona jest na pewno politykiem. Głos ma miły pani, nie? Tak pani Kasia zaprosiła. Hołownia to nie PSL, no ale byli razem, to uznaję razem i luj. Tak. Mam miły głos, bo jestem miła. Numer 5 poprosimy. Cześć, jestem Kacper, mam 20... On to jest z Lewicy. 3 lata, reprezentuję Lewicę, nową Lewicę. Jestem wiceprzewodniczącym Lewicy na Śląsku. Dobra. Mieszkam w sławetnej miejscowości o nazwie Wyry. I panią numer 6 poprosimy. Ej, nie, jaka jeszcze partia została? No bo to musi ostatnia być. Bez partii tu nie będą, nie? PiS już był. Co zostało jeszcze? PO było. Konfederacja była, ty nie wiem skąd ona może być. A, bo PSL-u nie było, no tak, bo on jest od Hołowni, no to to jest PSL. Cześć, mam na imię Iwona, mam 54 lata. Zieloni to PSL? I reprezentuję partię Zieloni. Czy Zieloni to PSL, czy Lewica? PO? A. Popieprzone. Ja stawiam na piątkę, zobaczymy czy zgadnę jak... Ja czy ty, no dobra. Każdy jest z innej partii. Ja na czwórkę. No i to jest akurat fajne, dobrze. Panowie, macie jakieś pytania? Ja mam do pana numer 1. Ulubiona kwestia pana Korwina. Nie przejdzie tutaj. Strzelajcie do tych... Czekaj, do kogo on kazał strzelać? Do wielu ludzi, ale... Do kogo konkretnie wtedy mówił? Nie puścicie tego. Może takie pytanie ogólne do wszystkich, żeby się pokrótce powiedzieli. Jak się czujecie po wyborach i jeżeli komuś z waszej, że tak powiem, partii poszło gorzej, to myślicie, że dlaczego tak się stało? No to numer 1, niech zacznie od razu. Niedosyt. Na pewno sondaże były inne. Niedosyt jest dobrym słowem. Numer 2? Ja mam też do końca może taki niedosyt, bo też myślałem, że jednak pomimo wszystko będzie inaczej. Ogólnie rozdanie tych mandatów. Czemu oni cały czas się chwalą, kto ile ma mandatów? Jordan ma 20 punktów i nie chodzi na prawo i lewo, tego nie rozpowiada, no. Czajnik,
Właśnie powiedziałeś, jak powiedzieć, że jest się debilem, nie mówiąc się, że jest się debilem. XD? Ale myślę, że tu też duże znaczenie ma, że sporo młodych osób, które... Ale i tak żeruję na jego kontencie, to muszę udawać, że go lubię. Fajny, fajny. Czajnik zrelował. Też może prędzej nie chodziło na wybory. Nie znają czasów, jak było za poprzedniej władzy, albo też kiedyś to było, nie? Powiem szczerze, że pan numer dwa przekonuje mnie tym, że w pierwszy... Długo gada i pierwsze co powiedział, to zaatakował inną partię, tak? Ty w sumie, Arturo. Na Prawa i Sprawiedliwości, co było, już nie ma. Mocny film. Ej nie, oni za chwilę będą się bili, nie? Demokratyczna opozycja wygrała, z tego jesteśmy najbardziej zadowoleni i również się cieszę, że młodzi poszli tak ochoczo do urn. Czy my się tu dzisiaj nie pozabijamy ogólnie? Numer 4? Polska 2050 wraz z PSL. Ty, ale w sumie ona mi jednak nie pasuje na politykę, bo ona by była u Hołowni? Ona by do PiSu pasowała. Głosów, takich, albo do PO. Nie było ich, nagle są. I dostaliśmy ponad 3 miliony ludzi głosowało Polek na to, żeby nie było już w końcu kłótni. Ja nie mam rady się nie śmiać, jak za każdym razem wszyscy patrzą na pana numer 2 z PiSu. 2050 to Mata już ile będzie prezydentem? Trzecia kadencja jego, nie? Ty wiesz, ile jest kadencji? Ile trwa kadencja prezydenta? Ja nawet średnio widziałem... Tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Ten się zaczął odklejać kolejny. Dzięki. Maciak 131 dał na Golibordę 5 zł. Ten odcinek to sam tak jakby co. Czyli nikt nie jest politykiem? Trwa kadencja prezydenta? Ja nawet średnio widziałem, co to jest kadencja. Jeżeli chodzi... Ty, w sumie się teraz zastanawiam. Ty, rzeczywiście, tam może nikt nie być politykiem. Czemu polityk by się zgłosił do takiego programu? Ty, rzeczywiście, tam mogli z góry uznać, że na przykład czwórka czy trójka to polityk i oni muszą to sobie trafić. Ale nie, no serio by tak by było? Jeśli chodzi o podsumowanie wyborów, powiedziałbym, że ulga przede wszystkim, poczucie takiej wspólnoty w końcu w tym kraju, że w końcu Polacy zrobili coś i postanowili zmienić sytuację i zmienić ją na pewno nie gorszą. Numer 6 poprosimy. Podsumowując wybory, to najbardziej jestem zadowolona z udziału kobiet w wyborach. No, przeforsowałyśmy jednak wynik wyborów. To jest ta partia, która jest właśnie za legalizacją? Możemy dyskutować, niekoniecznie, ale my ten... Co? Głos taki społeczny jest dla nas bardzo ważny. Okej, no dobra. Panowie, niestety przyszedł czas na głosowanie, dużo informacji nie mamy. Czy za legalizacją marihuany nie jest każda partia poza PiS-em? Tak się zastanawiam teraz. Chociaż w sumie oni sobie mogą pieprzyć co chcą, a i tak tam nic się nie dzieje. Musimy dzisiaj to wyczuć. Czy ktoś z was nie? Ma jakieś podejrzenia? Ja mam jak? Podejrzenia, że wszyscy są politykami. Jakby, no jest, serio? Że jakby bardziej na plus mam podejrzenia niż na minus, więc ciężko mi tutaj wskazać. Dobra, szybko. Ja uważam, że pani numer 4. Ja też, no. Chyba pani numer 4 też bym powiedział. Kikują ją? Nie wiem, o co im chodzi, przecież jestem prawdziwym politykiem. No dobra, tak? Już dobra, to pójdę skreślone. Moje oko mnie oszukało. Zastanawiam, że też ma pani numer 4, bo akurat jedna z trzech osób do strzału. To ja jeszcze nie będę głosował na panią numer 4, chociaż tak uważam, tylko na pana numer 5. No dobrze, no. Dziękujemy pani numer 4, wielkie brawa. No jakby... No słyszałem, to. Runda druga. Pani numer 4 nas pożegnała. Tym samym zostało nam 5 z zielonych uczestników. I pytanie dla was. Dlaczego zdecydowałeś się zostać politykiem? I znowu zaczniemy od pana numer 1. Lubię kraść, być oszustem i dużo zarabiać na nieszczęściu innych, a ty? Zacząłem od tego, że jestem przedsiębiorcą, tego nie wspomniałem w pierwszym pytaniu. W sumie tak wynikło, że blisko mi z biznesu było do polityki. Okej, pan numer 2. Poszedłem do polityki. Z biznesu było blisko do polityki, to pewnie syn wójta, klasik. To, żeby pomagać. Lubię kontakt z drugim człowiekiem, lubię pomagać. Dziwny sposób zostania ja nie umiem mówić, z politykiem, ja co, jak jestem z Ameryki? Dwójeczka, dziwny sposób zostania politykiem. Szóstka to jest zieloni. Numer 3. Bo tutaj tych powodów było wiele, one też jakby ze sobą się łączą. Żeby chcieć coś zmienić, trzeba zacząć coś robić. No jakby numer 2, numer 5 i numer 6 mają takie pozycje zamknięte. Ty się też sobie teraz zastanawiam, po co ludzie, którzy są na listach tam, powiedzmy od trójki czy czwórki w dół, nie? I są w polityce.
Bo oni pewnie i tak nigdy nie, nigdzie nie zajdą. Oni coś na tym zarabiają? Czy nie? Czy tylko są tak, o, dopiero jak się dostaną, to zaczną zarabiać? Co nie, jakby nie odpowiada politykowi, bo musi mieć takie otwarte ultramarne ręce, to świadczy o pomocy. Jak tak rozłożę, będzie lepiej? Widziałem, że pan numer 5. Dobrze, to ja zacznę z piramidką, żeby brzmiało poważniej. Plusik, plusik. Dobra, to już skip. Piątkę skip. Czekałem na tą piramidkę. Czekałem cały czas. Czym innym niż tą piramidką przekonam im, że jestem politykiem. A tak szczerze, nie robiąc miałem jej poczucie, kiedy zaczynałem dorastać, że ludzie, którzy rządzą krajem, nie sprawiają funkcji, które powinni sprawować. Dlatego postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce i spróbować walczyć w wyborach. Jak oni potrafią tak lać wodę? Jeżeli oni kłamią, no nie, to jak oni to potrafią zrobić? To jest za mocne. Pani numer... Każdy, kto ma maturę, potrafi lać wodę na potęgę, szczerze. Ty, żeby być politykiem, chyba trzeba mieć maturę, nie? Czy nie trzeba? Bo jak trzeba, no to jakby każdy umie lać wodę. Sześć. Wydawało mi się, że mogę być takim głosem społecznym. Bo matura właśnie, przygotowania do matury, nie licząc ścisłych przedmiotów, to nauka lania wody na potęgę. W wyborach samorządowych i tak też się stało, z dużym powodzeniem. A pan numer dwa, jakby pan mógł coś zmienić w naszym kraju, to co by pan zmienił? Wynik wyborów. Myślę, że wynik wyborów nie, bo to ludzie tego, właśnie jest taka demokracja. Taka jest właśnie demokracja. Ludzie właśnie wybrali, tak. Ale myślę, że bardziej, najbardziej przede wszystkim to, żeby ludzie dotrzymywali słowa, bo powiem tak. O tak. PiS, powiem tak, PiS może nie wszystko udało się. A co się udało? Dużo rzeczy, 500 plus. Oczywiście, 500 plus. Ale to się udało? Ale jeżeli mówimy już tutaj o pani, to jest tak. Porozmawiajmy 100 konkretów na 100 dni. Wygrali wybory, opozycja ma większość w Sejmie, a teraz tak. To się nie uda w 2024. To nie wiadomo, czy w tym roku się uda. Ja już nie zadaję. No na szczęście tak jest, że nie będą wprowadzać tych niektórych głupot. To plus. Ty pierwszy raz w historii wyborów. Dobrze, że politycy nie będą spełniać tych rzeczy, nie? Rel? Więcej pytań. Ile oni już gadali, że na 800 plus nie będzie siana. No i git, nie wprowadzą. Już same plusy w tym widzę. Dają. To uda i tak dalej. Wiadomo, obiecać można wszystko. Chciałbym być taki wytrzymały, jakiego guzik w garniaku? Ty, w sumie. Cisnąć i tak dalej. Dlatego jest politykiem. Bo pytanie było o jaki jest pana największy sukces, a nie o Platformę Obywatelską. Nie o koleżankę. Jak pan miał pytanie, ja nie przeszkadzałem, więc proszę również... To brawo! To jest polityk! Brawo! Jeszcze mogłem powiedzieć właśnie, czego bym sobie życzył? Szacunku. Do drugiego człowieka. A odpowiadając na nasze pytanie? To dupa jest. No to mówiłem to, żeby było więcej szacunku, rozmowy i dotrzymywania słowa. Czyli dlatego nie było żadnych posiedzeń sejmowych, dlatego wszystkie ustawy przepychaliście nocą i dlatego bez zdania obywateli przegłosowaliście budżety i nie, no było wyrok. Głosowanie, nawet powtórzone. Ale ja mam teraz jeszcze jedno pytanie. Głosowaliście 500, 800 plus już od 1 czerwca na Dzień Dziecka. Głosowaliście, chcieliście kwotę wolną od podatku 60 tysięcy, no. Najlepiej na już. A teraz mówicie, że jest dziura budżetowa. Sami głosowaliście za tymi, bo wy ją zrobiliście. Ale to wy głosowaliście, wy pomagaliście i tak dalej, a teraz narzekacie, nie ma pieniędzy. Jak to klasyk powiedział, pieniędzy nie ma i nie będzie. Co on jest strażakiem, że on tak leje wodę? Przyszedł czas na głosowanie, dużo informacji dostaliśmy teraz, chociaż ja nie ukrywam, że nie wiem. A dwójki to nie kikną, wiadomo. Więc zacznijmy sobie od... Tutaj ja bym kikował chyba jedynkę albo szóstkę. Najmądrzejszego z nas, Artur. Pan numer jeden. No ja to tak samo będę wybierał z jedynki i szósteczki i ja wybiorę akurat panią numer 6. Też bardziej jestem skłonny zagłosować, że pani numer 6 nie jest politykiem, także mój głos ląduje na panią. Jordan? Jedyneczkę. O proszę, czyli zwykle jak ma głos decydujący, albo nic to nie zmieni, ale mam nadzieję, że... Nie, no decydujący. Jedynkę kiknie. Jak ja lubię tych pierwszych sobset wyborach. Zdecydowanie pan numer jeden całkowicie się nie włączył. Brakowało tam konkretów. Ja mój głos oddam na pana. Dziękujemy w takim układzie panu numer jeden. Witam, Machal. Wczoraj Gucci od 20 do 5 rano kompa naprawił cały stream. Okej. Okay. Brawa. Do 5 rano live'a. Ja mam pytanie. Ostatnio nagrywaliśmy też odcinek z tej serii Zgadnij homoseksualistę. To nie tylko ja mam problemy ciągle na PC-cie. Co wasza partia myśli na temat LGBT? I czy wy się też... Czekaj, jeszcze raz. I chciałbym się dowiedzieć, co wasza partia myśli na temat LGBT. I czy wy się też zgadzacie z poglądami partii? Zacznijmy sobie od końca, tym razem pani numer 6.
Zieloni to się zgadzają chyba. Chciałabym posłuchać, co ma do powiedzenia kolega w tym temacie. My jako Nowa Lewica jesteśmy za tym, żeby do spraw osób LGBT plus podchodzić w sposób europejski, tak jak jest na wszystkich większości krajów zachodnich. Ale co numer piszesz? Oczywiście, jeśli chodzi o nasz program, jesteśmy za związkami partnerskimi. Jeśli chodzi ogólnie o... To po co kiknęli typa z Konfederacji przy takim pytaniu? By poddymili bardziej. W Platformie Obywatelskiej poglądy są różne. Jest wprowadzona dyscyplina partyjna, jeśli będzie chodziło o związki partnerskie i każdy musi zagłosować za, niezależnie od tego, jakie ma poglądy. Ja tutaj chciałem tylko powiedzieć, że ja się uśmiechałem, bo to był poważny temat, ale pan numer dwa robi taką minę, że ja tak się trzymałem, żeby się nie mógł zaśmiać, ale no... Co powie? No to pan numer dwa, no. Jestem człowiekiem wierzącym. Wychowałem się, taką wiarę otrzymałem. Jestem od rodziców, tolerancyjny jak mogę. Naucza Pismo Święte w tej sprawie. Mogę porozmawiać z każdym człowiekiem. Mam wielu znajomych, którzy są osobami homoseksualnymi. Klasy. I kolega gej, jedziemy z tym. Ale widzicie ten dystans, jaki między nami się stworzył? A ja z panią coraz bliżej. A tak po środku samo. Dobrze, że w koalicji jesteśmy. No, jesteśmy w koalicji. Nie, ja zapraszam panią do siebie. Dwójka sobie chyba żartuje. Jakbyście mieli usunąć jedną partię polityczną z naszego kraju, to jaka by to... Dlaczego wiesz, że się... Teraz może nie tak dobrze. A jakie masz ten? Jaka dywizja wbita? 65 to dużo. To była. Numer 3, 5, dlaczego PiS? Nie, poczekajcie, zacznijmy od numerka numer 2 może. Ja bym nie usuwał, byśmy ograniczali jako człowieka. Trzeba, no po prostu taki challenge, jest taki jeden przycisk i po prostu trzeba jeszcze wybrać partię, bo jak nie, to koniec świata. Powiem żadny, pomimo wszystko, bo szanuję każdego człowieka. I koniec świata, tak? Czyli po prostu wszyscy, jakby wszystkich ludzi, tak? To gdzie ten szacunek? Gdzie ten szacunek? Dobrze, no to... Może pani numer 6? Konfederacja. Pan numer 5? Konfederacja. I pani numer 3? Konfederacja. Oni mówią, jaką partię by usunęli? Konfederacja, a nie PiS? Dziwne w sumie. Jakby wszystkich ludzi, tak? Gdzie ten szacunek? Gdzie ten szacunek? Dobrze, no to... Może pani numer 6? Konfederacja. Pan numer 5? Konfederacja. I pani numer 3? Konfederacja. No to zapraszamy pana z Konfederacji, wraca pan do gry! Czas na głosowanie. Runda trzecia dobiegła końca. Oddam swój głos na panią numer 6, że nie jest politykiem. Ja tak samo, no. A, za mało ja gada. Ja wybiorę panią numer 6, ale to nie dlatego, że uważam, że jest politykiem. Po prostu nie lubisz zielonego. Nie. Po prostu uważam, że jak na polityka ma małe przybicie się na tle innych, a przy debatach trzeba... No dlatego jest politykiem, którego nikt nie zna. To nadal może być. Praktycznie przeciskać się normalnie. O swoje każde słowo jest praktycznie na wagę złota. Pani numer 6. Dziękujemy pani numer 6. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Ty, ale tutaj chyba nikt nie jest politykiem. To runda numer 3. Na początku szybkie pytanie, tak lub nie, tylko i wyłącznie, dobra? Dobrze. Czy uważasz, że politycy są wystarczająco dobrze opłacani? Nie. Także jeżeli ty uważasz, że jesteś niewystarczająco opłacany, zapraszam na Instagram, tam co tydzień rozdaję pieniądze wszystkim moim widzom, wystarczy wbić, obserwować, na storce jest informacja, nie przegap tego. Politykiem. I nie trzeba być politykiem, żeby dobrze zarobić, także warto. I teraz pytanie główne. Zaraz zareklamuję jakiś kurs kryptowalut, czajnik, coś tu śmierdzi. Wyobraź sobie, taki scenariusz się wydarzył. Twoja partia, w tym ty, zostaliście przełapani na przelewaniu na swoje prywatne konta dużych, ogromnych sum pieniędzy państwowych. 2 miliardy złotych. Masz teraz 2 minuty, dosłownie z zegarkiem w ręku, na występ w telewizji państwowej, żeby to wytłumaczyć. Chciałbym zaprzeczyć w tym miejscu, iż jakiekolwiek pieniądze zostały przelane na moje konto. Hej, to jest test, jak dobrze umie kłamać polityk? Ciekawe. Konto. Nie ma na to dowodów, mamy dowody na inne osoby, które dokonywały tych płatności. Super. Jeżeli jednak okazałoby się, że takie osoby są w najwyższych kierownictwach naszych partii, takie osoby również muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Wiemy, że jest to karygodne. Dlatego wszyscy podajemy się pod wymiar sprawiedliwości, aby on sprawdził wszystkie niedogodności i ocenił, jak legalność tych działań oraz wymierzył sprawiedliwy wyrok. Nikt wobec tego skandalu nie może zostać bezkarny. Wszyscy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. Koniec czasu, dziękujemy bardzo. No idzie pan do więzienia bardzo w tamtą stronę. Wszyscy muszą być pociągnięci do odpowiedzialności, a szczególnie ci, przez których to wyszło. Czekałem na takie słowa. Dobrze, dziękujemy. Poprosimy panią numer 3. Szanowni państwo, w związku z tą skandaliczną sytuacją... Tutaj nikt nie jest politykiem chyba. ...odciąć się całkowicie. Serio, chyba ten spis jest najbardziej wiarygodny.
od osób, które wykonywały takie haniebne czyny. W naszej partii oczywiście już powołaliśmy specjalny pluton egzekucyjny dla takich osób. Nie ma miejsca na takie zachowania. Pani też brała. Do widzenia. Ej, ale to było takie, powiedziała, co miała. Dziękuję, do widzenia. Na samym początku chciałbym was, moi drodzy, bardzo przeprosić. Wybierając nas na polityków, na pewno mieliście znaczenie i patrzyliście na to, abyśmy my mogli godnie was reprezentować. Niestety popełniliśmy błąd, przyznajemy się do tego. Na pewno nie powinno się to w ogóle zdarzyć. Oddajcie pieniądze! Myślę, że takim największym możliwością i tak dalej będzie to, że po prostu ja jako premier poddam się do dymisji i także mój rząd. Co on w ogóle gadał o dymisji? A pieniądze jak zniknęły, tak będą dalej zniknięte. Klasyczek. Gadał o zwracaniu kasy. On nie może być politykiem, jak on chce zwracać ukradzione pieniądze. On nic nie zwróci, poda się do dymisji i tyle. No dobra, możemy też pogadać. No dla mnie, według mnie, piąteczka najlepiej się tutaj wybroni z tego. Najlepiej? No, to moim zdaniem by far trójka. Że... Mi też się wydaje, mi się najbardziej podobała trójka. Piątka to tak trochę potem gadał o tym samym, miałem wrażenie. No tak, ale to o to chodzi, żeby właśnie gadać, żeby ludzie zapominali za ten i... No ja nie wiedział, o czym jak znać... Później nie wiadomo kogo, to pieniądze na kogo konto. 30 sekund, ja nie wiedziałem, o czym gadał. Czy to fake? Tu każdy jest fejkiem. To, że jak powiedział, że pomyliliśmy się. No pomylili numery kont bankowych, stary. No nie te konta przelali. No możecie jeszcze teraz przepytać naszych potencjalnych aktorów lub potencjalnych polityków. Pan numer dwa. Co musiałby się wydarzyć, żeby zmienił pan jakby podejście i ugrupowanie, o. Do czego musiało się dojść, żeby odszedł pan chcieliby od zaproponować stanowisko jakiekolwiek do innego ugrupowania? Myślę, że ciężko, dlatego że... Dzięki są tu za 18 lat, witam. Jestem stałym w tym, co mówię i w tym, co robię. A co pan uważa odnośnie polityków w pana partii, którzy przyszli z innych partii? Cookies. Według pani numer 3, co musiałby się wydarzyć, żeby pani zmieniła ugrupowanie? Ale tak naprawdę. Ja raczej trzymam się swoich wartości. Co? Do Platformy dołączyłam w momencie, w którym oni troszeczkę zmienili kurs na bardziej europejski, bardziej nowoczesny. Jeśli zaczęliby wracać do swoich korzeni, to nie byłabym tam. Jakby ja raczej się trzymam tego, jaka jestem i nie chcę być w ugrupowaniu, które tych poglądów nie reprezentuje. Przyszedł czas na głosowanie, musimy... Nie wiem, co się dzieje. Nie wybrać. Nie wiem, czy wiecie kogo? Co? Ja swoje podejrzenie malutkie mam. Co według mnie się nie dzieje, jest... ty? Pani numer 3. Co? To szczerze, moim zdaniem też pani numer 3 nie jest i mój głos też się planuje na pani numer 3. Kikować pan numer 2 chyba nie jest, ale walę piątkę tak, żeby po prostu. Pan numer 5. No i zwykły. El Clasico, El Clasico. Zero presji zwykły. Pan numer 2. Trójkę kik. No mimo wszystko ja na początku miałem i tak cały czas potwierdzam sobie to, co na początku zauważyłem, że pan numer 5 dla mnie jakoś taka aparycja i we wszystkim, co mówi, można powiedzieć, że mu ufam. I postawię na panią numer 3, że pani numer 3 nie jest politykiem. Dziękujemy pani numer 3 w takim układzie. Tu się zgadzamy zwykle, tak? Moi drodzy, runda piąta, tym samym finałowa runda, w której zostało nam dwóch uczestników, pan numer 2 no i pan tak, numer 5, to tam reprezentanci PiSu i Lewicy. W wielkim finale zasady przedstawię wam zwykle. Tutaj tak naprawdę najważniejsze będzie to, żebyście wykluczyli przeciwnika, że on po prostu nie jest politykiem. Mamy dwóch przedstawicieli, z jednej strony można powiedzieć Prawo i Sprawiedliwość, z drugiej strony Lewica. Jakby zaczynając może od pana numer 5, gdyby miał pan przedstawić do pana numer 2 jakieś takie najbardziej negatywne cechy jego partii, a z kolei pan numer 2 wówczas ale może Alon, odpowiedzieć, co ty piszesz? Dlaczego tak jest, albo może dlaczego pan numer 5 się myli. Żebyśmy po prostu zrobili taką formę debaty, natomiast też wy sami będziecie zadawać te pytania do debaty. Dobrze, no to jeżeli miałem wskazać największe wady Prawa i Sprawiedliwości, to najpierw trzeba porozmawiać albo o programie, albo o rzeczywistej polityce. Jeżeli chodzi o rzeczywistą politykę, to po prostu złodziejstwo plus, ja bym to nazwał. Zrobił piramidkę. Wszystkie afery, które się z wami łączą, jak 70 milionów ukradzione przez Sasina, które jest żartem, jak respiratory od Szumowskiego, które nigdy nie dotarły, jak 2 miliardy przelewane... Dobra, to jest prawdziwy polityk, bo on wiedzę o polityce bierze z tego samego źródła co ja, czyli z memów, bo mu się nic nie chce. To jest polityk. Polską. Ale to, co przede wszystkim, na czym trzeba się skupić, to, że wy przejęliście państwo jako on swoje... wie to, co ja, bo te same memy oglądamy na TikToku. Obsadziliście swój Trybunał Konstytucyjny, obsadziliście swoich sędziów, obsadziliście wszystkie spółki Skarbu Państwa i wszystko uważacie, że macie jako swoje. To pan numer dwa, co na to uważa? Skończę tylko. Telewizja nie można, stała, nie można, telewizja stała się tu. Nie można, to pan numer dwa zaczyna. No co mam poradzić i powiedzieć, jeżeli jest dużo w tym prawdy.
ale to jest to, co inne osoby zrobiły, a nie zrobiłem tego ja. Po co pan należy do tej partii? Bo odpowiadam za siebie. No ale skoro pan się nie zgadza z tym, co zrobili... Ale chodzi mi o czynach i tak dalej. Jeżeli ktoś, ktokolwiek ukradnie i tak dalej, ktokolwiek coś zrobi złego, to z taką osobą się nie przyjaźnisz, nie kumpluje się, nie masz takich kolegów i tak dalej? No jeżeli jest to na tyle złe, że godzi to w moje podejście jakby ideologiczne i z to, czym się nie zgadzam, to raczej się nie podpisuję pod tym, że w jakimś stopniu, no nie wiem, jest to mój znajomy, Piątka pomimo wygra? Tego, nie wiem, jakbym wiedział, że a jest politykiem Jordan naprawdę? Zrobił coś takiego bardzo, bardzo złego, co nie wiem, dla mnie po prostu jest nieetyczne, no to dla mnie by to nie było problemem, no to nie byłby mój kolega, no. Tak, tylko to tu mówimy o konkretnych osobach. Ciężko też obrazować całą partię. A ja się z tym nie zgadzam. A może się nie zgadzać, przecież każdy ma wolną wolę, każdy ma rozum i tak dalej, odpowiada, no nikt nikomu nie narzuca. I to co dzisiaj będzie robione, widzą? Podstawowe, żeby nie narzucać. Czyli podsumowując, jest pan świadomy tego, co pańska partia robi i nadal jest pan w tej partii, bo to nie pan. I firmuje pan to swoim nazwiskiem. Nie jest tak do końca. Chcielibyśmy się dowiedzieć właśnie jak. Ty, w sumie mi pasuje na polityka ten z PiS-u. Że niby jest na listach PiS-u, ale się trochę z nimi nie zgadza, ale trochę się zgadza. Nie wiem, co się nawet dzieje tak naprawdę. No pasuje na polityka. Jak jest? Ja, będąc i tak dalej, nie mogę odpowiadać za drugiego człowieka. Ja odpowiadam za samego siebie. I staram się, żeby po prostu ja... Dziękuję bardzo. Polityk na 100% bo kręci, no. 44N74N0 dał na Golibordę 37 zł i 50 groszy. Liczę na odpowiedź 10 zł od sztuki. Czy każdy Polak to zwierzę? Czy każda Polka musi zawodzić? Czy dis kurwą jest? Plus 2,50 na PIF. Dobra, tak. Pierwsze, każdy człowiek to zwierzę. Czy każda Polka musi zawodzić? Nie wiem, co to znaczy. Ale nie, to jest RNG. Czy dis... Z disem chyba najbliżej prawdy, ale nie wypowiadam się na ten temat. I dziękuję za 2,50 na piwku. Dziękuję bardzo. Ja, żebym mógł żyć uczciwie. Dlaczego się przez ostatnie 8 lat nie przyznajecie do błędów? Ale może tak być, macie swoją prokuraturę i ale... macie swoje media i po prostu musicie dalej się trzymać przy władzy. No taka jest rzeczywistość, no proszę nie kłamać, no. No zrobiliście z telewizji rządowej, zrobiliście tubę propagandową dla ludzi. Proszę zobaczyć na uczestników polityków w programach politycznych w telewizji państwowej. Teraz i 5 lat temu, przepraszam, 8 lat temu i zobaczmy. Kolejny level. No i wtedy po prostu było tak pięknie po prostu. Wszyscy ludzie zadowoleni, jeździli na wakacje, jeździli za granicę i tak im się podobało, że tam po prostu zostali. To było tak cudownie po prostu. Bo cała tuba była i TVN, i TVP, i wszystko i tak dalej. I było idealnie. A teraz to, pokazać z dwóch stron. Pan mówi, że na przykład Unia Europejska... Twój stary i twój wujek na Wigilii w tym roku. Europejska, że nie ma szacunku do Polski, to i tak dalej. A co innego widzimy w wielu sytuacjach. Niko KPO, pan premier miał, Donald Tusk miał pieniądze przywieźć na drugi dzień. I co, i dalej idą. Ale proszę przestać mówić o panie Platformy Obywatelskiej. Proszę przestać mówić. No ja nie będę sprowadzał tej debaty do tego poziomu, bo trudno. To jest... Ja tylko mówię, po prostu czekam na realizację. Dwójka to polityk czy dobry aktor? Obietnic. 100 konkretów na 100 dni. Proszę. Codziennie będę rozliczał. Ale ja nie jestem przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Tak, na pewno. I ale proszę, nie trzeba być w tym. Ale ja mam swój program, jako program Lewica, my mamy swój program. Proszę mnie ja atakować się boję, za to, że możecie jestem... nie wprowadzić go. To chyba dobrze, powinni się cieszyć z PiS-u, bo jest przeciwny poglądów tem, nie? Naszym zadaniem jest teraz wybrać tego, kogo uważamy za prawdziwego polityka. Dobra, dobrze. Ten jednak dwójka mnie załamał teraz, kłamie. Jesteście nie ma tam w ogóle panowie. Polityków. Artur, no teraz nie ma na rysowanie. Bo ty chciałeś jednego z panów naszkicować? Dobrze, panowie. 3, 2. Dwójka na pewno polityk. Proszę bardzo. Kiknęli piątka. Ja piąteczka, ale wiem, że trójeczka. Że trójka. Ja też mam. Ja to samo w sumie, ja też dopisałem. Ja to napisałem, o. Moi drodzy, mój ulubiony fragment filmu. Poprosimy prawdziwego polityka o wystąpienie przez szereg. Dobra, czwórka, nie? Ej, czy ja zgadłem? Cześć, dwójka. Nie. Co? No tak, cześć. Nie zgadłem. Numer 4. Ty, mówiłem od początku, czy ona też kłamie? Ci zapieprzę, jak kłamiesz. Pani jest politykiem? Nie jest politykiem. Bo uderzę cię, GTA. Dobra, to kto jest? Szóstka, nie? Piąte. O. Dwójka polityków? Nie chyba.
Tak? Nie! Tak? Serio? Tak? Proszę, proszę. Zapraszamy resztę ekipy. Co? Wszyscy są? Tak naprawdę wszyscy, którzy działają społecznie lub politycznie, są politykami. O Jezu, wtypa jeszcze puść tego. Intro Disneya, debilu. Nie, naprawdę już mnie denerwuje ten program. Więc tak jak byliśmy tutaj różni i dyskutowaliśmy, to wszyscy jesteśmy politykami, bo wszyscy działamy dla społeczności i dla Polski. Tak? To daj mi pensję polityka. Od jutra mam 30 tysięcy miesięcznie zarabiać za reagowanie dodatkowo, bo oczywiście jeszcze to co sam. Czekam na to. Ty, no ja jestem tak zdezorientowany, że nie wiem, co się dzieje w tym momencie, nie? Słuchajcie, pamiętajcie, dorzucę coś do siebie. Jako pierwszy polityk w Polsce dorzucę coś od siebie. Będę reagował na posiedzenia Sejmu raz w miesiącu. Za 30 tysięcy miesięcznie mogę się poświęcić. Macie poglądy, nieważne za jaką jesteście partią, wszyscy powinniśmy się szanować i wszyscy jesteśmy równi. Tak jest. To kto jest politykiem naprawdę? Udało nam się zgadnąć połowicznie, nie było tak z księdzem, ale w miarę nam się udało. Wy napiszcie w komentarzu. To kto był politykiem, się pytam. Czajnik, słyszysz co ja mówię? Czy też zgadliście, czy wam się nie udało? I subskrybujcie kanał. Ale co miałem zgadnąć? Czajnik. Dupę, czajnik. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!